Cześć, dzień dobry, to kolejny materiał od Noiziego na YouTubie z serii GTA Online. O czym opowiemy sobie w tym odcinku? Postanowiłem, że nagram mały materiał odnośnie nowego napadu Caio Perico na wyspę, na El Rubio, żeby go okraść. Co o tym sądzę, jakie są moje przemyślenia odnośnie tego napadu? No powiem tak, no generalnie mnie się osobiście ten napad nie podoba, nie będę tutaj krył, od razu powiem wprost. Zastanawialiście się pewnie, dlaczego nagrywam takie delikatne materiały o tym, jak tam sobie dziubać powolutku swój biznes w wytwórniach, w biurze, tak te małe magazyny i tak dalej. Kto oglądał poprzednie dwa odcinki, ten wie, o czym mówię. Skoro można kupić sobie tak salon gier, zrobić napad na kasyno, zarobić ponad bańkę, można sobie kupić kosatkę i można sobie właśnie zrobić napad na wyspę i tam również sobie ponad milion zarobić, i to na wyspę można iść samemu, nie potrzeba żadnego kumpla. No tak, ale po co to wszystko od razu sobie kupować na start? Jestem osobą, która lubi grać w gry i troszkę się nią nacieszyć. I te materiały kieruję właśnie do osób, które nie chcą jak najszybciej gry ukończyć, które chcą się tą grą troszkę pobawić, zobaczyć, co ona oferuje, jakie ma możliwości, co ona nam daje. Więc dlatego powstają takie materiały typu początki w wytwórniach, opowiadałem o bunkrze, opowiadałem o biurze i opowiadałem o małych magazynach i początkowych napadach z mieszkania. Wydaje mi się, że no jest to na początek najsensowniejsze, ze względu na to, że salon gier kosztuje sporą kwotę, jak dla początkującego. Nie dysponuję takimi środkami, żeby sobie zakupić salon gier i żeby się przygotować do napadu. Na kosatkę 2 miliony 200 też no raczej nowy gracz nie posiada, także no nie za bardzo jest to opcja dla niego. Oprócz tego no, przygotowania jest świeżakiem, musi się troszkę wprawić w strzelaniu, bo nie za bardzo wie o co i gdzie, co i jak. Także wydaje mi się, że taka kosatka czy salon gier, obydwa napady, nie są dla osoby początkującej. Dobrze jest sobie właśnie zbadać temat na samym początku, wprowadzić się w świat tych biznesów, co nam oferuje gra, powolutku dążyć sobie do celu. I troszkę dłużej wtedy nam gra zajmie, tak, nie będziemy milionerami od razu. To prawda? Tak, wiem, zgadzam się z tym. Ale za to przynajmniej troszkę dłużej nam ta gra zajmie, troszkę się nią pobawimy, zobaczymy, co możemy tutaj zrobić, coś działać i no, generalnie chodzi przede wszystkim o satysfakcję, że dążyło się do tego dłuższy czas, żeby mieć to, co się ma. Wracając do napadu na wyspę. Moim zdaniem ten napad to jest no troszkę no nieporozumienie. Ja rozumiem, że mamy teraz ciężki okres. Tak, jesteśmy wszyscy pozamykani w domach, że wszystkie materiały przygotowujące do tego napadu, wszyscy pracownicy z Rockstara pracowali zdalnie, pracowali w domu. Wszystko było wysyłane, nie wiem, prawdopodobnie na serwery do firmy i tam było wszystko. Wszyscy sobie to sklejali w mieszkaniach, tak, każdy etap. No ale jednak nie oszukujmy się, optymalizacja troszkę jednak tam kuleje. W mieście, gdzie mamy no na dobrym sprzęcie, no albo spójrzmy sobie tak chociażby na moją konfigurację komputera. Ja w mieście osiągam ilość klatek no 70-90 klatek, tak, przy pełnej sesji osób. Gdy idę na wyspę, są miejsca, gdzie ta ilość klatek spada do 30-40. I to już i tak jest progres. No wiadomo, są miejsca, gdzie ta wyspa nie ma tych problemów, tak, no i jest, chodzi to stabilnie. No ale są też takie miejsca, w których no występuje to jednak dosyć często te spadki i rozgrywka nie jest płynna. Co jeszcze na minus z mojej strony? No przede wszystkim może nie tyle co glitche, chociaż w sumie można to nazwać glitchem. Alarm włącza się w zasadzie bez powodu. Pomimo tego, że jesteśmy niewykryci, to znaczy wykrywa nas to, tak? Ale generalnie nie zrobiliśmy nic, żeby zostać wykrytym. Samoczynnie włącza się alarm. Strażnik, pomimo że nie jesteśmy w jego polu widzenia, on i tak nas widzi. Włącza alarm. Wszyscy się nagle na nas rzucają, pomimo że nikt wcześniej nas nie wiedział. Wszyscy wtedy znają naszą lokalizację i nas pieprzają do nas równo.
no, z 50 metrów, z pistoletu. Co niektórzy, no wiadomo, z pistoletu, inni tam z jakiegoś karabinku. No także druga rzecz, która no jednak to wykrycie jest zbyt często, pomimo że nie zrobiliśmy nic złego. Respujące się samochody na naszych plecach. Robimy sobie napad po cichu, biegniemy sobie przez całą mapę. Eliminujemy powolutku strażników, ochronę i tak dalej. Nic się nie dzieje, droga jest wolna. Nagle ni stąd ni zowąd pojawia się za nami samochód. Oczywiście z kim? Z ochroną. Także no wydaje mi się, że no to nie powinno tak działać. Powinniśmy chociaż mieć jakiś moment na reakcję. My się zaraz w zasadzie... On się pojawia w tym miejscu, gdzie my jesteśmy w jego polu widzenia. No nie powinno takie sytuacji się dziać przy takim napadzie. Przynajmniej no ja tak uważam. Że no nie po to się staramy, żeby nam się zrespił samochód w naszym polu widzenia i my jesteśmy w jego polu widzenia. Troszkę to nie tak powinno wyglądać. Plusem jest to, że można ten napad zrobić samemu. Co prawda łup nie jest porywający, ale no jednak zawsze to jest coś. Ja i tak mimo wszystko będę przekonywał, żeby salon gier i kosetkę kupić sobie dopiero na samym końcu, kiedy już będziemy mieli dobrze prosperujący biznes, dobrze prosperujące wytwórnie. Połączymy sobie to jakoś tam później z klubem nocnym, o tym też nagram osobny materiał, o co chodzi z klubem nocnym, kiedy, gdzie, jak, co i po co. Ale to jeszcze nie jest ten czas, później was w klub nocny również wprowadzę, obiecuję. No tym bardziej, że on też swoje kosztuje, jego ulepszenia też kosztują, pracownicy też kosztują, no a my nie dysponujemy taką ilością pieniędzy, żeby na wszystko przeznaczać pieniądze na same rachunki. No na moim main koncie, jak przychodzi moment płacenia rachunków, to potrafi mi zejść z konta naraz 50 tysięcy. Znaczy no, na tamtym koncie nie robi to już na mnie żadnego wrażenia, tak, ale jednak dla początkującego, który ma tylko dwie wytwórnie i małe magazyny, tak jak na takim etapie aktualnie skończyliśmy naszą przygodę w początkach Imperium Narkotykowego, nazwijmy to w ten sposób, nie są w stanie sobie pozwolić na takie wydatki, które co jakiś czas systematycznie ściągają nam taką kwotę z konta. Jednak to troszkę boli, nie ukrywajmy. Co jeszcze mogę rzec o napadzie na wyspę? Że jest zbugowana, to już mówiliśmy, że można na nią pójść samemu. No właśnie, a propos samemu. Jesteśmy troszkę ograniczeni poprzez pojemność naszej torby, więc za dużo sami też nie wyniesiemy, ten łup nie będzie jakiś porywający. Nie będzie jakoś okazały. Nazwijmy to tak. Kasyno według mnie w dalszym ciągu jest najlepsze. Można sobie już pójść na przykład na dzieła sztuki w dwie osoby z jakimś dobrym kolegą i wynieść 1 800 000. I to jest jak dla mnie bardzo dobry łup. Do tego jeszcze jak będziemy mieli podejście sprytne, zrobimy sobie elitarne wyzwanie, dostajemy 1 900 000. I to idziemy w dwie osoby, tak? U nas w ekipie zazwyczaj jest taka reguła, że organizator, host, bierze 85%, jak idzie się we dwóch, a osoba pomagająca bierze 15%, ale później oddajemy to sobie i później tamten znajomy jest hostem i on bierze 85%, a ty jako pomocnik bierzesz 15%, więc to u nas zawsze się w ekipie jakoś tak wyrównuje. Co jeszcze mogę powiedzieć? W dwie osoby na wyspę średnio się opłaca, iż oczywiście wyniesie się jeszcze dodatkowo złoto, można użyć kart dostępu. No ale to już wymaga właśnie wtedy drugiej osoby i ten łup będzie dzielony, czyli może się okazać, że pójdziecie we dwie osoby, wyniesiecie na przykład w torbach, będziecie mieli łup na 2 miliony, ale ty z tego dostaniesz taki sam łup, jakbyś poszedł sam. Także wydaje mi się, że dla hosta jest to średnio opłacalne, to już lepiej sobie pójść samemu. Jeżeli już robić napad na wyspę, to albo samemu, albo w 4 osoby. No tylko, że przy 4 osobach ciężko jest upilnować tak, żeby wszyscy szli za tobą i nie podążali własnymi ścieżkami, no bo wtedy wiadomo, ta gra jest zbugowana, czasami jak dwie osoby strzelają, to alarm się włącza, czasami jak strzela jedna osoba, też się potrafi alarm włączyć, nie każdy będzie nadążał, ktoś tam zostanie ewentualnie chwilkę z tyłu i na przykład wyłapie go kamera, jak będzie trzeba biec, no różne sytuacje mogą się zadziać. Na plus w wyspie na pewno jest zbieranie. Tak, zbieranie z tych stolików
tyle czasu czekaliśmy, żeby można było wreszcie zgarnąć wszystko z tej kubki, nie trzeba zbierać pojedynczej sztabki złota, pojedynczego opakowania koki, nie trzeba zgarniać jednej kubki banknotów. Tak, to mi się wreszcie podoba, że można to zrobić, ale jednak długo na to czekaliśmy. Troszkę to trwało, nie ukrywajmy. I to by w sumie było na tyle, jeżeli chodzi o napad na wyspę. Nasz nowy napad. Troszkę szkoda, że no nie możemy się tam na tą wyspę dostać tak z rozgrywki swobodnej, jednak jest tylko dostępna tylko i wyłącznie podczas napadu. A szkoda, bo była to bardzo fajna odmiana. Wracając jeszcze do poprzednich odcinków, dwóch materiałów, tak, odnośnie wytwórni i naszego małego imperium narkotykowego jako klub motocyklowy oraz małych magazynów z biura. Wydaje mi się, że jest to na początek dla początkującego gracza bardzo fajne wprowadzenie w ten świat, zobaczyć co nam gra proponuje, jakie mamy wyjścia, nauczy nas troszkę ekonomii, na co warto przeznaczyć pieniądze, na co nie, a jak sobie zaczniemy od takich właśnie napadów, które dają od razu wysoki profit, to nie będziemy mieli poszanowania dla tego pieniądza, zaczniemy go wydawać na pierdoły, na głupoty, będziemy siedzieli non-stop u mechanika tuningować samochód, a to jednak pochłania bardzo dużą ilość pieniędzy. Na to wszystko przyjdzie jeszcze czas, później zobaczycie, że będzie taki moment, kiedy będziecie mieli miliony na koncie, nie będziecie wiedzieli na co je przeznaczyć. Tak jak mam na tym koncie, na którym właśnie tutaj leci sobie napadzik Sky Operico. I to by było w sumie na tyle. Na chwilę obecną mogę się już z wami żegnać, moi drodzy. Wydaje mi się, że troszkę sensownie podchodzę do tego tematu ze względu na mój wiek, no nie jestem tam jakimś dzieciaczkiem, który się gra sobie w gierki tylko po to, żeby podenerwować innych graczy, postrzelać sobie z opresora, polatać nad miastem i wypuścić parę rakiet, wszystkich innych dookoła wnerwić, no nie. Moja rozgrywka jest przemyślana, także jeżeli ktoś chce, niekoniecznie może w szybkim tempie, ale na pewno skutecznie się wzbogacić i na dłuższą metę na pewno będzie zadowolony z rezultatu, bo jest to już sprawdzony sposób na tamtym koncie i na pewno będzie zadowolony. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja zacząłem już specjalnie rozgrywkę od nowa, ponieważ na tamtym koncie się już troszkę nudziłem, bo mam tam wszystko. Wszystko co można zdobyć i stać mnie na wszystko, mógłbym sobie kupić to jeszcze raz. Na chwilę obecną będę się z wami żegnał. Zapraszam do moich następnych materiałów. Mam nadzieję, że wam się podobają takie malutkie wprowadzenia. Na chwilę obecną z mojej strony to w zasadzie będzie już wszystko i widzimy się w następnym materiale, prawdopodobnie również z GTA, no bo jednak na chwilę obecną jest to dosyć gorący temat. Na razie, do zobaczenia, zostaw łapkę w górę, subik również mile widziany, cześć!